To jest misja Josha dla Trevora. To nas nie obchodzi. O, ale obchodzi nas za to jakieś ładne auto. Nieważne. Nieważne. Komet, dobra. Komet nas bardzo obchodzi. 4 muscle cary, gauntlety, bravado. Podrasowałem jeden i zdał test, więc potrzebne nam będą jeszcze 3. Hakerowi dało się wyciągnąć kilka zdjęć z kamer przemysłowych, na których widać coś tam, coś tam. Dobra, nieważne, najpierw ukradnę i te kolczatki, a później zajmę się gauntletami. A gauntlety chyba mam, tak mi się wydaje w ogóle. Aha, to mi wysłał, to na maila mi napisał. Z tym się jeszcze, więc pewnie się zdadzą. Powiem już trochę, pewnie uda ci się znaleźć. W sumie to jakiegoś czekam, to dadzą radę. Jeśli z tym nic nie wyjdzie, zabierz do naszej miejscówki, oto foty. Aha, to dobre foty. Bez kitu. Bardzo dobre foty. Bardzo mi się przydadzą. Ej no, kurde, słabo. Dobra, będę zaraz się tym zajmował. Najpierw zajmę się kolczatkami. Uuu, świetnie się tym jeździ kometem. Szczerze polecam. Jakbyście jeździli Porszakiem 911. No, koleś. Tu brakuje mi kierunkowskazów w sumie w GTA. Bo kolesie ciągle tutaj skręcają gdzieś i wbijają się po prostu przed was, no, na pas. I... ukradnij furgonetkę. No okej, spoko. Furgonetkę, czyli takie jakby Humveeka czy coś, bo to wcześniej był chyba Humveek w GTA. Nie, tak się nie kradnie, Michael. Michael Carter Williams. Mogę w ogóle tędy sobie przejść? No chyba nie bardzo, ale znam za to bardzo fajny trik, który polega, tędy też nie przejdziesz, nie przeskoczysz takiej siatki, okej. By się zabił na niej, spoko, rozumiem. Ale tutaj już znam przejście, przejście jest od drugiej strony. Tu jest niski murek, że tak powiem, który przeskakuje się w ten sposób właśnie. Dziękuję. Ale tu dostanę 3 gwiazdki, jak ukradnę. On mnie walnął! Ej, czemu on zaczyna strzelać od razu? O fuck. Dobra, kradniemy. Zgub gliny, no spoko, mam 3 gwiazdki tylko, co to za problem w ogóle? Ale w ogóle też ta policja tak z dupy nagle przyszła mi. Dobra, byle nie zniszczyć do końca tej furgonetki. Rozpędzić się teraz, zgubić trochę policję. O fuck, no to... zgubiłem. Okej. Gdzie mam uciekać? Dobra, pojadę gdzieś w lewo. Przejechałem kogoś, to był przypadek kompletny. Tam nie przejadę. Boże, przyjechałem na Grove Street, no świetnie. Psiarskie przyjechały. No świetnie, 3 radiowozy tylko, na pewno ucieknę. Easy, furgonetką. No, naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobry pościg to będzie. Ciekawe, czy dało się to zrobić cicho, chociaż wątpię, bo automatycznie te gwiazdki dostałem. Ten koleś nie mógł mnie nawet widzieć. Na pewno nie będzie ona niebezpieczna, w ogóle ja mam całą rękę z krwi. Na pewno nic mi się nie stało, tak myślę. W plecy dostał. Gdzieś tutaj jeszcze dostał, to są takie kulki pojedyncze, ale ta ręka to... jakby w dżemor wdepnął. Dobra. Furgonetka policyjna ostrzelana cała. Ale chyba lepsza ostrzelana niż żadna. A ja miałem ukraść kolczatki, tak? Po to mi ta furgonetka jest ogólnie. Świetnie. Świetny interes po prostu. Ale sygnał działa. Najważniejsza funkcja furgonetki policyjnej jeszcze jest, jeszcze działa właśnie. Zderzaka w ogóle nie mam przedniego już. Normalnie przód to widać jak w Car Mechanic Simulator teraz. Ale piasty to tu chyba do wymiany. Dobra. 700 metrów do schowania tego pojazdu, więc to się liczy teraz. Żeby go schować i będziemy mieli wszystko w porządku już z pojazdem. Dobra, gdzie my go w ogóle teraz na Jumę chowamy? Chowamy go gdzieś tutaj, przy Dziw Clubie. Spoko, to jest nasza baza wypadowa teraz. Dobra, furgonetkę odzyskałem. To znaczy zdobyłem, nie odzyskałem. Kolczatki! Ani draśnięcia, no ani draśnięcia, bez kitu. Żadnego draśnięcia, nie ma nic kompletnie. Dobra, Lester dzwoni. Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. No tak, teraz które to były gauntlety, muszę sobie przypomnieć, po pierwsze. Jak on tak naprawdę myśli, to słabo. Jeszcze jest pod w sumie autostradą gdzieś na parkingu. Te sklepy. Jest tak, do góry, do góry, do góry, przecinająca jedna, przecinająca, to jest gdzieś przy wyjeździe. Takie budowle są. Kurde, tylko nie wiem teraz gdzie to było, po prostu. Wiem mniej więcej, że coś takiego jest, ale nie wiem dokładnie gdzie to jest. Największy smutek. Nie no, na pewno nie tutaj. Z drugiej strony przy wyjeździe gdzieś może być tutaj, gdzieś ten... Jezus Maria. Ten parking. Sprawdź lokację w mailu, no... Jakby to było takie łatwe, znaleźć te lokacje. Tam jest zjazd na dół. Więc to może być to miejsce, może być teoretycznie to miejsce. I chyba tyle tych miejsc, są takie dwa miejsca główne. Okej, to w takim razie pojedziemy, poszukamy miejsca jakiegoś. A ten to co to jest? To nie jest gauntlet? Nie, gauntlet to jest jeszcze inny. Nie no, to jest gauntlet. No jest, gauntlet bravado, czyli to jest ten, no okej. Czyli znalazłem jeden, który sobie przejeżdżał akuratnie, no. Fajnie, ja się cieszę bardzo. Teraz do odpicowarni go. Jeszcze może drugiego znajdę, jako że mam zaznaczonego. Gauntlety, bravado, takie fajne, ładne autka trzeba poszukać do wykonania misji. Dobra, do Los Angeles Customs, Los Santos Customs jedziemy w tej chwili, żeby podrasować nasze autko, najlepsze na świecie. I żeby móc z nim uciekać później. I przewieźć jeszcze po tonie złota w każdym. Okej. Ej. Prawie nie zniszczyłem, mi się wydaje. 24 na dobę, auto repairsy. I co ja mam tu zrobić? Muscle car. No wiadomo. Bardzo ładne autko, bardzo dobre auto. Sprawne, napraw pojazd 300. Przygotowanie do napadu. Aha, okej. Dodatki, pancerz. kuloodporne, przyciemniane, turbo, lakierowanie, kolor podstawowy. Ta co? Chromo... Nie, no dobra, nie chromowany, matowy bierzemy jakiś. Zrobimy... O, czarny ładnie wygląda w sumie. A możemy drugi kolor jeszcze dodać. Matowy. Boże, jak to będzie wyglądać. A dodamy taki żółty i ciul. Mamy jedno auto gotowe. Chyba, że zrobić takie same te auta, te wszystkie. Może by się niczym nie różniły kompletnie. No i teraz po zmienianych parę rzeczy i od razu autem się przyjemnie jeździ, nie? Z turbo jeszcze. I te sprawy. Dobra, może tu gdzieś gauntlecik jeszcze będzie jakiś? Nie, no, nie widzę. Ale 500 metrów do oddania auta. To jest kolejny parking. Teoretycznie na parkingach mogłyby być jakieś gauntlety czy coś. Tak mi się wydaje. Gdzie ja mam dać te auto? Gdzie mam to auto dać? Aha, do garażu. Zostaw pojazd w kryjówce, no świetnie. Najlepsza kryjówka. Aaaa. Dobra. Gauntlet! Wypasiony 25 000. No o to chodziło przecież chyba, nie? Miałem wziąć super gauntleta, a nie jakiegoś pierwszego lepszego. Jakiegoś podszywańca. Jak to auto tu wjechało? Aha, tędy. No, okej, niech będzie. No to jeszcze dwa, spoko. Świetnie, po prostu. O Jezu, ja wjechałem na parking. Może będzie gauntlet. Nie, no dobra, czego ja się spodziewam. Nie bardzo z gauntletami. Widzę. A może ten wyjadę. Gauntlet jakiś? Nie. Dzięki. Gauntlet. 1,5 kilometra ponad. Może jakiegoś po drodze znajdę. Dobrze by było znaleźć kolejnego gauntleta po drodze. Teraz się będę rozglądał, teraz przynajmniej wiem na 100%, które to jest auto. Może pod prąd w ogóle będę jechał. To wtedy żaden mi nie umknie. Ups. Teoretycznie mógłbym chyba też kupić w sklepie, ale one do najtańszych prawdopodobnie nie należą. Gauntlet, brawado. Pewnie ze 3 minę jeszcze po drodze i ich nie zauważę. Ale co tam? Okej, tak się trzeba popatrzeć. Robimy tu sniki. Tu jest coś zaznaczone. Może gauntlet? A nie, to jest tylko... konwój. Nie, wywalone w konwój. Ja chcę gauntleta, brawado. Ups, sorry. To nie był gauntlet? To jest gauntlet, no dokładnie. Tak mi się rzucił w oczy. Dzień dobry, proszę wyjść, ja zabieram auto, konfiskuję majątek pani. Dobra, jest drugi. W takim razie na 3. O, zgub gliny, świetnie. 1 gwiazdka za kradzież auta. Los Customs, Los Santos Customs, gdzie jesteście? Gdzie byliście w ogóle? Chyba trzeba było przyjechać. Chociaż... Dobra, nie wiem. Nie wiem, gdzie ja miałem jechać do Los Santos Customs. Nie no, chyba tędy, chyba dobrze jadę. Ups. No to na dole miało być. Z tego co się orientuję. Dwa radiowozy tam! Co za bullshit! Mam jedną gwiazdkę. Ukradłem gauntleta jakiejś babce z drogi tylko. Proszę, przestańcie mnie szukać. Dobra, nie wiem jak wy, drodzy policjanci, ale ja sobie pojadę już. Prosto do Los Santos Customs. Jakby tu jeszcze jeden gauntlet był. O, normalnie dzień dziecka bym miał. Dobra. Po to w ogóle był mi haker, żeby znaleźć lokalizację. Jakby miał lepszego hakera, to bym miał na mapie po prostu zaznaczone od razu w GPS-ie. Możliwe. Dobra, dodatki, to. Lakierowanie, podstawowy. Nie, weźmiemy klasyczne kolorki teraz. Wezmę biały, błękitne srebro, przepraszam, nie biały. I klasyczne jeszcze do tego. Klasyczny, do tego jeszcze czerwony, no niech będzie. Taki jak tamten był w sumie. A ten był czarny, no świetnie to zrobiłem na odwrót samochody. Klasyczny gauntlet, brawado po prostu i tyle w temacie, no ludzie. Dobra, jeszcze jeden będzie do kradzieży. Fascynująca misja, Hogaty. Ukraść gauntlety. Po prostu najlepsza na świecie. Nie ma tu jakiegoś gauntleta w okolicy? Czemu się nie chce otworzyć? Proszę się otwierać. Dobra, mamy drugiego. No to jeszcze jeden. Zawinąć teraz jakieś auto, żeby odjechać. Auto, nie ciężarówkę. Dzień dobry, proszę się zatrzymać. Jak ten nie jest full wypasiony. Za 25, ja nie wiem dlaczego tam wydałem 25, a tu nie. Może na naprawę wydałem więcej, ja nie wiem. Nie ma to jak przez przypadek nacisnąć na rozłączenie rozmowy. O Boże, jakie auta tu stoją, same te same auta stoją. Nie, klony atakują. To przez to, że ukradłem to auto. Muszę jakieś bogatsze auto ukraść. Bo inaczej to będą same takie się respić teraz. Zobaczmy kolejny parking, żeby się przekonać co tu stoi. Może jest gauntlet jakiś. Może nie widzę gauntleta. Ale jest jakieś odpicowane autko, które zgarnę za chwilę. Przynajmniej wygląda na no, odpicowane. Bez jaj. Dobre. Albany Alfa. Ej, fajnie wygląda. Kurde, ładne autko. Dobre. Zielony to może nie jest mój kolor, ale nie wygląda źle. Takie auta można spotkać w grze, kurde. To jest gra dopiero prawdziwa. Dobra, nie ma brawado. Jedziemy znaleźć coś takiego w takim razie. Zastanawiam się jak można takie kolorowe wstawki tutaj do opon dorzucić. To jest jako ten kolor dodatkowy, ale jako co to można wrzucić na oponach. Może nie felgi, tylko... O, jest gauntlet, dobra. Kurde, a takie fajne auto było do jeżdżenia. Poproszę gauntleta. Nawet daleko nie jest, więc... W sumie nie było tak źle z tą misją, szczerze. Pokraść tylko i załatwione. Aha, bo ja trochę źle jadę. Jadę w miejsce, gdzie oddawałem auto, a nie gdzie odpicowywałem. Chociaż to i tak po drodze było, więc nie jest źle. Myślę, no dokładnie. Odpicować pojazd, odpicować gauntleta. Zaraz będę z powrotem jechał. O, jeszcze gorillas, świetnie. Można wyskocznie sobie zrobić. Dzień dobry. Przyszedłem dzisiaj trzecie brawado odpicować właśnie u was. Banshee, Wulkar, Majbatsu. Dobra, dodatki. Pyk, pyk, pyk. Lakierowanie, kolor podstawowy. Aha, za kolor mogłem więcej dać. Metalowy kolor. Nie, dobra, metalowy nie. Metaliczny też nie. A matowy wezmę, przywalę. He, zielony! O Jezu, ale śmiesznie wygląda. Wezmę zielony, niech będzie cytrusowa zieleń. Kolor dodatkowy, jaki weźmiemy? A, niech będzie czarny. Najbardziej podstawowa wersja. Dobra, trzeci gauntlet załatwiony. Możemy jechać go oddać i cieszyć się tym, że już mamy gotowy do misji kolejne auto. Dobra. Onomatopeja dodana, więc możemy oddać autko. Keep clear. I cieszyć się wykonaniem kolejnej mini misji. No, ale przynajmniej dwa razy nie powtórzyłem kolorów tych samych, więc jest dobrze o tyle. Uuu, trzeci gauntlet. Trzeba mi teraz jakieś auto. Czemu same ciężarówki? Dobra, auto. Chcę się stąd wynieść. Ciekawe, co teraz muszę na misję jeszcze przygotować. Może mi powie Lester, molester. Panie Lester, proszę dzwonić. Halo. Dobra, wsiadamy do Hondy Civic. Third and final gauntlet's primed and ready. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Aha, czyli możemy już robić tego hejsta teoretycznie. Wielki hejst. Ale szczerze nie wiem, czy dzisiaj zdążymy zrobić tego hejsta w tej serii odcinków. Ponieważ znowu te odcinki będą podzielone, ta seria będzie podzielona po prostu na dwa odcinki, więc może zrobimy po prostu łatwiej. Wyjdzie misję u Lestera, czyli na zabójstwo Franklinem. Tak myślę, będzie najlepiej. Czy Franklin znowu jest u siebie na chacie? Tak, Franklin ciągle przesiaduje u siebie w domu. Spoko. Fajnie, Franklin, się bawisz, nie? Ogólnie. Hej, Na iFrucie jeszcze. Ubrałeś się w ogóle też w ziomkowe ubranie. Normalnie gangsta pełną parą. Dobra, zabójstwo. Nie tania odzież. Zabójstwo, niewielka pucha. I jeszcze jedną rzecz chcesz sprawdzić. Jak tam twoje akcje? Vapid, co dalej spada? Czekaj, kiedy będzie rosnąć ten Vapid w końcu. Miał rosnąć po tym Vapid. Po tej akcji przecież. Dobra, mamy do przejechania 2 km do... Boże, zmień to radio. Albo najlepiej w ogóle to. Wow! 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 Boże, to auto jest niebezpieczne, który już raz Franklin wyleciał przez szybę przednią w tym aucie. To auto jest ciul niebezpieczne. Przecież to nawet nie była jakaś duża prędkość, widzicie, nawet nie wgniotło auta z przodu za bardzo. Musisz uważać, Franklin. O Boże, to jest to ulubione miejsce do wypadania z auta twoje. spokojnie, redukcja. Wrzuć jedyneczkę, lecimy. No to dobra, już trochę wyższy bieg. Rozpędziliśmy się. Gdzie to zabójstwo będzie? Ja się dziwię, że ja teraz przez okno nie wyleciałem, kurde. Tak, z jaką siłą musiał wywalić to okno, nie? W ogóle pasy, chyba że w pasach nie jeździ. Zapięty, no tak. Bez zapięcia to... Bez zapięcia, bez napięcia. Na hardkorze, tak? Tylko hardkorowo. Co tu jest, że jest na niebiesko? Ktoś potrzebuje pomocy? Tak, on umrze, widzę już, że to będzie napad na mnie. To będzie na mnie napad. Już? Już? Ja wiedziałem, że to będzie napad. To było zbyt oczywiste, kurde. Żeby to nie był napad na mnie. Już miałem po prostu 2-3 razy coś takiego. A, proszę mi pomóc. W Wiedźminie zresztą było też coś takiego. Dzieciak do mnie przybiegł. Pomóż mi, coś tam ten. Ja podchodzę, a tam na mnie 3 typy z jakiegoś gangu dzikiego juniora, czy ten napadają. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Okej, czyli po pierwsze kupujemy teraz, tak? Jestem specjalistą od kupowania. Kupujemy, jak to było, Gold Coast, tak? Rynki. Gold... Aha, to będzie na pierwszej w takim razie. Gold Coast. Bo spada, czyli kupujemy jak najwięcej po prostu. Kupmy sobie, może mniej. Okej, 582 akcje za 80 000. Tak, dobra. Zyski, minus, na minusie. Spoko, sprzedamy to drożej później po prostu. Jak zacznie nam to przynosić korzyści. Boże, chciałem... Ludzie, nie no... Już mówię, to jest takie przyzwyczajenie do tego, co ja robię w Wiedźminie, że ja nacisnąłem już X, żeby przywołać sobie pojazd. Bo w Wiedźminie, jak wiecie lub nie, przywołuje się konia na X-ie, a ja chciałem auto przywołać. Potrzebuję jeszcze, zanim zaczniemy to robić, do ammunition podjechać. Na pewno kamizelka to jest to, co potrzebuje w tej chwili Franklin. Kurde, jak ma takie super ciuchy, a kamizelki nie ma. Aha, nie tu. Dobra, tutaj. Dzień dobry. To tak, to ja przyszedłem po kamizelkę. Poproszę od razu tą pełna kamizelka, 2500, dziękuję. Co tutaj jest ciekawego jeszcze? Co pan ma mi do zaoferowania? Ej, teraz mam wszystkie bronie. Ciężki karabin snajperski. Ciekawe, czym tu się różni. Karabin maszynowy, bojowy karabin maszynowy, minigana, granatnik, zwykłą rakietnicę. Wow, muszkiet mam, 21 000. O Jezu, dobra, wyrzutnia namierzająca, to jest to, co muszę kupić. Pełna, wojskowe barwy. Nie, dobra, barw nie będę zmieniał. Nie, dobra, nieważne, nie chciałem miny zbliżeniowej, chciałem bomby przylepne, parę kupić. Tak, żeby mieć w razie czego. Oczywiście specjalny karabinek zakupiono. Powiększony magazynek, latarka, może bez lunety, tłumik, uchwyt. To jest to, co chcę mieć. Zaraz mi się pieniądze skończą, spoko. Rozumiem. Ile kosztuje granatnik? Latarka, uchwyt mógłbym dodać w sumie. Wojskowe barwy za 80 dolców, spoko. Granatnik mam, no okej, dobra, jakoś się uzbroiłem powiedzmy. Życie by mi się przydało jeszcze, apteczka jakaś. Czy coś może? Albo ubiorę się inaczej, o. Na pewno mi pomoże to, że zmienię ubiór. Zapolujemy. Idę dzisiaj w kamizelce zapolować. Życie, zdrowie, gdzie ja mogę, w sumie mogę uzupełnić chyba z ekwipunku, jeżeli mam przekąski, albo nie mam, nieważne. Dobra, to jedziemy, wyeliminować cel. Mam nadzieję po prostu, że to co kupiłem wystarczy mi na niego i tyle. On jest na budowie, czy na tej samej, co goniłem już architekta, no zobaczymy. Czy tu tylko jest w Los Santos jedna budowa? Prawdopodobnie tak, bo już ją widzę. No dokładnie, to jest tylko jedna budowa. On nie wie, kto go ma zabić, więc głupie byłoby, gdyby nagle się na mnie rzucił bez potwierdzenia czegokolwiek ten ziomek. Hem, tam podjechać w ogóle. Okej. A, czyli on będzie na samej górze. No dobra. Musimy dostać się na samą górę, przebijając się przez jego oprychów. Spoko. Tłumik mam w tej lunecie. Ciekawe, czy mógłbym go zdjąć z lunetą. Lunetą na pewno bym go zdjął. Dzień dobry. Dzień dobry. Nikt nie słyszał, bo był tłumik. Tłumik wycisza wszystko kompletnie. Nic nie słychać kompletnie. Tak zawsze tłumik w grze działał. Włóczank! Panie Ching-Chong, zabiliśmy pana. Yeah! Baby. Dobra, na samym końcu jest winda. No mówię, już jeździliśmy tu windą, więc jakieś rozeznanie mamy w terenie. Tu pewnie ktoś będzie. Tu nikogo nie ma. To jest słaba ochrona. Hej, bez kitu, nikogo nie ma. Zabiłem 3 typów i już nikt nie pilnuje tej budowy. Pyk. Okej, to był 4, chociaż on w takim dziwnym miejscu dosyć pilnował. Nie powiem. Dobra, tam jest kolejny. Pyk. W ogóle tam jest chyba kolejny. Szkoda, że mi ich nie zaznacza, byłoby prościej. Ale w sumie okej. Nie przeszkadza mi to zbytnio. Jak widać, do eksterminacji tych typów. To jest kolejny. Wszyscy pilnują wjazdów. Nikt nie pilnuje w środku. To był ich błąd. Teoretycznie tam gdzieś powinien być jeszcze jeden, bo chyba tam też się da wejść, ale ja już tego nie potrzebuję, bo ja wjeżdżam na górę. A specjalny karabinek, który to jest? Nie tu, nie tu, tu. Karabinek specjalny, no dokładnie, dobra, to jest mój ulubiony karabinek, więc nie będziemy na pewno zabijać. Jedziemy na górę. Jedziemy zabić kolesia, który był do zabicia. Dobra, zginął. Dobra, śmiecie, ginąć! Chyba nie myślicie, że przeżyjecie. Wow. Tu jest jeden na pewno. Dziękuję. Nie przebijam się. Okej. Jeszcze ktoś? Dziękuję. Zabity. To jest too easy póki co. Dostanę zaraz jakąś kulkę. Co ty ziomek w ogóle? Okej, nieważne. Nieważne, lubicie takie zabawy widocznie. Nieważne, nawet po śmierci, kurczę, pederaści. Dobra. Kolejne piętro, ciekawe ile razy będziemy musieli zmieniać windy. No, to już chyba. O fuck, dobra. Przyda się wyrzutnia namierzająca w tej chwili. Okej, zamordowałeś cel, teraz opuść obszar. Nie martwcie się, opuszczę obszar. Okej. Easy. Ale widzę, że jest spadochron, no to opuszczę cel. Nie! Nie! Hu! Jaki fart! Jaki fart! Jaki fart! Szkoda, że nie spojrzałem wcześniej, czy czegoś pode mną nie ma. No właśnie, ja sobie tak łatwo to ja sobie nie wyskoczę tutaj. Żeby nic kompletnie pode mną nie było, bo są te pieprzone rusztowania. Tutaj chyba bym mógł, o ile nie wpadnę na tę siatkę. To będzie dobrze, dobra. Kołabunga! Nice! Nicely done. Gdzieś tu zaraz wyląduje. Weasel news. Okej. Koleś mi zdjęcie robi. Zaraz ja tobie zrobię zdjęcie. No grób! Jednak nie. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice. No właśnie, dobrze się spisałeś, Frank. Typie, pyk! Misja ukończona. 100%! Widzicie, jak się robi misję? Tak się robi misję. No i dobra, myślę, że w tej serii odcinków to było na tyle. Oczywiście, jeżeli wam się spodobały, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla statystyk. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie.